sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Anvil Ozonek, Arket, BM Slam, Stal Ostrów Wielkopolski, 84-78, zwycięstwo Anvilu na koniec rundy zasadniczej. Razem z Państwem trener z Włogości Wojciech Kamiński i zawodnik Michał Chyliński. Zresztą trenera, poproszę o komentarz. Gratuluję Anvilowi czwartego miejsca i zwycięstwa w tym meczu. Anvilowi Wrocławek i trenerowi mistrzowi. Myślę, że ten mecz kompletnie nie układał się po naszej myśli. A w momentach, kiedy gdzieś się zbliżaliśmy, jakieś podejmowaliśmy albo złe decyzje, albo były jakieś nieszczęśliwe dla nas zbiegi okoliczności. Natomiast no, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, natomiast w drugiej połowie Andrzej jest zdecydowanie lepszy. Cóż, dużo czasu przed playoffami nie mamy. Przywitaliśmy się z atmosferą na Trybunach we Wrocławku i teraz przed nami batalia o ćwierćfinałową. Dziękuję. Tyle trener Kamiński. Michał Chyliński, proszę o komentarz. Gratulacje wszystkim dla drużyny z Wrocławka. Na pewno źle weszliśmy w ten mecz. Grając na wyjeździe, daliśmy na pewno dużo pewności siebie drużynie z Wrocławka. Tam udało nam się, tak jak trener mówi, wrócić do gry, ale no to zabrakło na pewno skuteczności po części, trochę błędów w obronie. Na pewno musimy grać lepiej, jeśli chcemy wywieźć jakieś zwycięstwo z Wrocławka. Mamy trochę czasu, będziemy gotowi i teraz czas na play-offy i na poważne granie, także zobaczymy. Dziękujemy. Czy są pytania? Jedno. 5 wolnych rzucanych w całym meczu przed nas. To część oficjalnego komentarza, trenerze? Tak. Bez komentarza. Czy są pytania od trenera do zawodnika? Zatem do zobaczenia. Witam w drugiej części konferencji. Anvil Wrocławek, Arget BM Slam, Stal Ostrów Wielkopolski 84-78. Igor Milicic i Michał Michalak na tej części konferencji. Trenerze, oddaję głos. Sezon zasadniczy jest zakończony. Jesteśmy na czwartym miejscu. Mogło być lepiej, mogło być dużo gorzej. Odnośnie tego meczu na pewno przedsmak playoffów, natomiast trochę śmiem twierdzić, że coś tutaj nie grało do końca. Dziwna sytuacja istniała w tym meczu, ale zapominamy. My na pewno nie będziemy się martwić o to. Zapominamy o tym, wiemy, że ten mecz nic nie znaczy tak naprawdę i że nasz sezon się zaczyna w czwartek. Dziękuję bardzo. Michał Michalak, powrót do gry po kilku tygodniach. Cieszę się bardzo za zwycięstwo, które odnieśliśmy, ze względu na to, że graliśmy bezpośrednim rywalem. Zachowaliśmy przewagę parkietu w play-offach i w drugiej połowie ustawiliśmy bardzo twarde warunki i pracowaliśmy przewagę, którą utrzymaliśmy do końca meczu. Teraz musimy się spokojnie przygotować na tę serię, żeby kontynuować zwycięską pracę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania od trenera lub zawodnika? Michał, jak z Twoim zdrowiem? Wszystko już jest tutaj? Bardzo dobrze, dziękuję. Mamy inne pytania? Pytań brak. Widzimy się w czwartek i sobotę.